Proponujemy Państwu obejrzenie kolejnej kroniki Wolsztyńskiego Klubu Filmowego Karat. Piękną manifestacją serdecznej więzi mieszkańców wsi z Ludowym Wojskiem Polskim były zebrania organizowane przez Komitety Frontu Jedności Narodu i Rady Narodowe w dniu 13 kwietnia tego roku. Zebrania te odbywały się z okazji 21. rocznicy sforcowania Odry i Nysy. W każdej wsi Wolsztyna przyjmowano niezwykle gorąco oficerów Wojska Polskiego, którzy w barwnej gawędzie dzielili się wspomnieniami z pamiętnych dni ostatniej bitwy nad Odrą i Nysą i o Berlin. Każda wieś dla uczczenia ostatniego roku obchodu tysiąclecia deklarowała zobowiązania prac społecznych na rzecz swojej wsi gromady. Deklaracje podpisywali wszyscy uczestnicy zebrań. I tak na zebraniu w dniu 13 kwietnia 1966 roku, 21. rocznicę zwycięskich walk nad Odrą i Nysą, zrodził się piękny czyn tysiąclecia wsi wolsztyńskiej, opiewający na ogólną wartość prac społecznych przeszło 17 milionów złotych. Na naszym filmie zrealizowanym przez operatorów i realizatorów Wolsztyńskiego Klubu Filmowego Karat oglądamy fragmenty zebrań wiejskich w Radomierzu, Przemęcie, Rakoniewicach, Rostarzewie, Jabłonnie i Wolsztynie. Wolsztyn, Rakoniewice i każda gromada podsumowała swoje zobowiązania następnego dnia, 14 kwietnia 1966 roku. Kwietnia odbyła się uroczysta sesja Powiatowej Rady Narodowej, podczas której delegacje ze wszystkich gromad składały meldunki. Delegacja z Wolsztyna i Rakoniewic złożyła meldunek o zadeklarowaniu prac społecznych przez zakłady pracy na ogólną sumę przeszło 80 tysięcy złotych. Wiecu, który odbył się po sesji, przemówienie wygłosił Józef Grzelak, pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uczestnicy wiecu wystosowali list do towarzysza Władysława Gomułki, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, zapewniając go, że mieszkańcy pięknej ziemi Rzegowskiego, Więckowskiego, Wrońskiego, Drzymały i Rożka wykonają chlubnie swoje zobowiązania. Następnego dnia specjalna sztafeta motocyklistów zawiozła księgę zobowiązań naszego społeczeństwa do gniezna kolebki państwa polskiego. W Kargowie wiosną tego roku pobrano do urny ziemię z rynku, gdzie w okresie trzeciego rozbioru Polski Batalion Wojsk Polskich stoczył bohaterską bitwę z Wojskiem Pruskim o miasto Kargowe.
Podczas tej walki polot kapitan Kazimierz Więckowski. Urnę przejął sekretarz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olsztynie Ryszard Kacpura. Mieszkańcy wsi i oficerowie Ludowego Wojska Polskiego zgromadzą się powtórnie, by podsumować tamte zobowiązania. Jesteśmy pewni, że nasi drodzy goście będą tak samo serdecznie przyjmowani jak przed pół rokiem. Zobowiązania wykonano w 90%. Nie wykonano tylko tych zobowiązań, które z przyczyn obiektywnych musiano przesunąć na rok następny. Życzymy przedstawicielom władz wojewódzkich, powiatowych i oficerom Ludowego Wojska Polskiego wiele miłych przeżyć podczas dzisiejszego wieczoru.